Mój gość, Marta Szymczak. Witam, witam, cię. Dobry, witam cię. Prawniczka po Uniwersytecie łódzkim, fotografka po łódzkiej filmówce. Widziałam zdjęcia, piękne wystawy. <grym> Gratuluję, ale tę część Twojego życiorysu zostawiamy. <grym> okay. Bo teraz jesteś coachem od blokad i życiowych utknięć. Dokładnie tak. Dokładnie tak. W czym można utknąć Marto? W wszystkim można utknąć. Ja mam takie, ja mam klientów, którzy utykają na różnych etapach swojego życia, w różnych dziedzinach, tak? Bo utykają albo w pracy, albo w relacji, w chorobie również, bo często choroba wstrzymuje kogoś w, w tym, co planował zrobić, i choroba czasami okazuje się tym utknięciem. Także Właściwie utknięcie nam się i blokada może nam się zdarzyć w, w każdej dziedzinie. Chodzi o taki, taką sytuację, kiedy my coś próbujemy zrobić, a cały czas nam nie wychodzi, czyli gdzieś jesteśmy na jakimś etapie i utykamy właśnie, nie możemy przejść tego, tego momentu gdzieś tam dalej. Hmm? Um, na Facebooku przestudiowałam to, co piszesz, ale na Facebooku można cię znaleźć jako trzecią stronę medalu. Dali Bóg wiem o dwóch stronach. Co jest tą mm -hmm. trzecią? No właśnie, to jest, ta, to jest taka przewrotna nazwa, którą, którą e, przyjęłam do, do swojej praktyki coachingowej, dlatego, że jak zaczęłam się tym zajmować, to się okazało, że e, wszystko to, co ja myślałam o świecie, o swoim wnętrzu, o, o wnętrzu też moich klientów, e, można po części włożyć między bajki. To znaczy, to, co, jak ja postrzegałam do pewnego momentu, do pewnego momentu swojego życia, e, jak postrzegałam e, świat, okazał się. Że tam nie ma dwóch stron medalu, tylko jest jeszcze trzecia, o której nie wiedziałam. I um, ja teraz mam taką, taką misję, ale z taką, z taką radością niesioną, żeby, żeby innym o tym opowiadać, bo to jest niesamowite, co, co jest na tej trzeciej stronie medalu czyli jeszcze coś, o czym nie wiedzieliśmy. To czyli. Jest, um, no, właśnie, no to, to są właśnie, dla, skąd nam te blokady idą, tak, że to nie wystarczy tylko tak sobie pomyśleć, dasz radę i, i wszystko będzie dobrze. E, tylko trzeba troszeczkę pogrzebać, tylko trzeba się sobie przyjrzeć. Ja tak powiem. E, Zawsze jest, zawsze jest tak, że jak opowiadam o tych blokadach i o mechanizmie powstawania blokad, mam zawsze taką obawę, żeby, żeby osoby słuchające nie pomyślały, że ja mówię o jakichś schorzeniach psychicznych, bo ja mówię, że my mamy osobowości. Nie jest to żadna nowa koncepcja, to nie jest absolutnie coś, co, co ja wymyśliłam, natomiast wiele osób o tym nie wie, że my na co dzień, w ciągu dnia przełączamy swoje osobowości. Taki podam Ci przykład. Idziesz do sklepu, zachowujesz się zupełnie inaczej. Na przykład Teraz jesteś jako dziennikarka, prowadzisz ze mną wywiad, zachowujesz się, komunikujesz, siedzisz. tak, Jest zupełnie inna, inna, inny sposób w ogóle prezentowania siebie, komunikowania. I my to robimy naturalnie. tak, Czyli jakbyś wstała stąd i poszła do sklepu po coś do picia, to będziesz zupełnie w innej roli, tak? w innej roli społecznej, w, innej, w innym kontekście byśmy powiedzieli. I my nie zdajemy sobie sprawy, że przełączamy się kilkanaście, pewnie kilkadziesiąt razy dziennie. Tylko problem pojawia się wtedy, kiedy my te role w, sposób, w pewien sposób mieszamy. tak? Czyli wyobraźmy sobie menadżera, który zarządza firmą, a później przychodzi do domu i jest też menadżerem w domu dla swojej żony i dzieci. Tak? I wtedy właśnie coś mu nie idzie w relacji. tak? Nie idzie mu w relacji z dziećmi, nie idzie mu w relacji z żoną, no bo miesza rolę. Więc, to, więc to, są te, to są między innymi tego typu rzeczy, których sobie czasami nie, nie uświadamiamy. I wtedy, wtedy traf klienci trafiają do mnie. To ty pomagasz metodą transpersonalną. Między innymi, żebyśmy, tak. między innymi, chciałabym, żebyśmy tą metodę tu przybliżyły. Mm -hmm. Ona ma kilka kroków. Mm -hmm. Zaczynamy krok pierwszy. Krok pierwszy, czyli diagnoza. No, diagnoza. Od tego oczywiście zawsze, zawsze pierwsze pytanie to, z czym dana osoba przychodzi, czyli przyglądamy się tej sytuacji. Ja powiem tak, że dla mnie pierwsze spotkanie z klientem jest niezmiernie ważne, bo słowa, jakich każdy z nas używa, bardzo dużo o nas mówią, tak? Mówi, mówimy, że my czasami używamy słownictwa z naszych, znaczy opowiadamy o sobie przez pryzmat tego, co nas gryzie. Czyli używamy nawet już słów, jakichś metafor, czy powiedzeń i po tym ja jestem bardzo często w stanie już wychwycić taki, taki zaczyn do rozmowy. Tak? Czyli ja zapisuję, ja bardzo uważnie słucham, zapisuję to, co klient mówi, i to stanowi kanwę, że później jak taki, jak taki kłębek rozwijamy te myśli. Tak? Czyli ja jestem takim obserwatorem na tym pierwszym spotkaniu i, i później w oparciu o to rozwijamy te, te, te myśli, które się pojawiają. Więc to jest pierwsze. Potrafisz? Wykryć, czy klient jest szczery, czy mówi prawdę, bo my jesteśmy nauczeni, tak, przechodzimy po pomoc, ale mama zawsze mówiła, że te emocje trzeba chować. Mm -hmm, mm -hmm. Y Wiesz co, do pewnego stopnia da się, ale do pewnego nie da się ukryć emocji, dlatego że nasz układ limbiczny, nasza mowa ciała po prostu prędzej czy później zdradzi nas. Tak? Czyli ja też obserwuję, pomimo że przyjmuję głównie klientów online'owo, to nawet online'owo jestem w stanie widzieć pewne elementy, ruchy ciała, kiedy coś klienta niepokoi, wtedy... Wtedy po prostu jest to kwestia rozmowy, czy, czy mamy iść w, tą, w tym kierunku, czy, czy, czy skręcamy gdzie indziej, tak? Więc to jest zawsze... Mm, oczywiście... To jest też ważne w, takich, w takiej pracy z ludźmi, to jest też ważne, o czym klient nie mówi. Bo to też mnie dużo mówi o kliencie, tak? Natomiast prędzej czy później gdzieś da jakiś taki, e, powie jakieś słowo, da jakiś taki element, który mnie naprowadzi, ale zawsze to jest w zgodzie z klientem, jeżeli on o czymś nie chce mówić, to nie jest moją rolą wyciąganie, prawda? Tylko, tylko towarzyszenie bardziej. Więc nic tutaj na siłę. A czy to, że to jest online'owo, a nie tak jeden mm -hmm. na jeden, to myślisz, że to pomaga? Myślę, że czasami klientom może pomóc. W sensie takim, że oni są w swojej przestrzeni, bo oni wybierają miejsce spotkania, tak, są gdzieś tam w swojej przestrzeni. Oni bardzo często też nie patrzą w kamerę, bo gdzieś tam uciekają wzrokiem, im jest tak łatwiej. Trudniej jest to zrobić, jak siedzimy tak face-to-face, face, prawda? To, to w, w stresie, w zdenerwowaniu jednak ten kontakt jest bardziej taki bezpośredni i to jest oczywiście też bardzo korzystne, jeżeli chodzi o taką pracę z ludźmi. Natomiast pandemia hmm. <grych>, tak, spowodowała, że, że w pewnym momencie nie było wyboru. No, A teraz odległości. A teraz nie? odległości, hmm. tak. I dzięki temu też ja mam szansę dotrzeć do większej hmm. liczby osób, więc. No, wszystko jest zawsze. Mhm. Idziemy do drugiego etapu. Okay. Diagnoza 2.0. Diagno zanim diagnoza 2.0, to jest ta pierwsza diagnoza, czyli ewentualna blokada, tak? czyli, mhm. u, czyli odnajdujemy blokadę. Czyli e, skąd mi się to wzięło? Dlaczego działam tak, a nie inaczej? Dlaczego nie mogę czegoś w życiu, dochodzę do pewnego momentu? I tam utykam. Skąd mi się to bierze, tak? I to jest, i to jest na razie takie określenie, znaczy stwierdzenie, skąd, skąd ja to mam. I najczęściej, tak powiem szczerze, mamy to gdzieś z dzieciństwa. To są jakieś przekazy, przekazy z dzieciństwa. Ja później zaraz mogę, mogę też podać przykłady, bo to też na przykładach najlepiej, najlepiej zrozumieć. Natomiast diagnoza 2.0 to będzie właśnie takie odetkanie korka, czyli zrozumienie, że Ponieważ miałam te blokady przez tyle lat, to, nie, to tworzyłam takie związki, pracowałam w takich miejscach, tworzyłam takie relacje z ludźmi. To, to mi nie wychodziło, tamto mi nie wychodziło. Odetkanie korka jest na ten moment zrozumieniem, e, dlaczego tak się działo. To jeszcze nie jest e, naprawienie sytuacji, tak? to jest na razie świadomość. E, więc więc tak, to, tak to wygląda. Czyli jest najpierw diagnoza, a później diagnoza 2.0. Zaszczyt przykład? E, tak. E, miałam na przykład klientkę, która. Trafiała do mnie na etapie, kiedy straciła pracę w takich dość dziwnych okolicznościach, bo ona od trzech lat pracowała w jednym miejscu i tworzyła niejako to miejsce. To była taka spółka młodych ludzi, ona, ona tam się bardzo wieloma rzeczami zajmowała i nie wiedziała właściwie, co się stało, bo została z tej pracy zwolniona w, tak, w takim bardzo szybkim trybie w ogóle nic się nie wydarzyło spektakularnego i co się okazało jak cofnęłyśmy się do dzieciństwa okazało się że ona w, już w przedszkolu była bardzo zdolnym dzieckiem czytała więc panie przedszkolanki ją sadzały żeby czytała dzieciom, kiedy one się tam czymś innym zajmowały, więc ona była naprawdę bardzo, bardzo zdolna w stosunku na tle jakby całej, całej klasy. No i klasa w związku z tym jej nie za bardzo lubiła, czyli była takim dzieckiem trochę wyklętym, tak, no bo za każdym razem, kiedy jakiekolwiek pytanie padało od nauczycieli, no to ona jako pierwsza się zgłaszała, więc dzieci w naturalny sposób takich sytuacji nie lubią, nie, nie lubimy się czuć gorsi, tak, w, w towarzystwie innych osób, które cały czas coś wiedzą, więc ona zaczęła być trochę tak spychana na bok. I ona sobie uruchomiła taką część. Właśnie to jest to, o czym mówię, że my sobie uruchamiamy pewne części, żeby poczuć się bezpiecznie. Ona uruchomiła sobie część, w której mówiła, jestem od was lepsza. Czyli uruchomiła sobie taką część pogardy dla innych. I to jej dawało, jak oni mówili, my cię nie chcemy, my nie chcemy się z tobą bawić, to jej dawało takie poczucie okej, okay, nie musicie, ja jestem od was lepsza. I przekładając to na, na dzień współczesny, to jest o tym menadżerze, o którym mówiłam, nie? że on wraca do pra z pracy do domu i nadal jest y, tym menadżerem dla swoich, dla swoich dzieci i żony. Ona podobną rzecz robiła, to znaczy ona w pewnym momencie automatycznie, nieświadomie uruchamiała pewną taką właśnie poczucie wyższości i bycia lepszą w stosunku do innych. I ludzie to też w pracy zauważyli. Ona nie była tego świadoma, stąd nawet nie zauważyła momentu, że y, y, sp pracownikom się to nie podoba, że szefom się to nie podoba, tak I, i dlatego ona z tej pracy została zwolniona. No i to taki jest przykład. Ona tak, ja pamiętam na sesji, jak my to odkryłyśmy, ona tak siedziała biedna i taka, tak siedziałam i mówi, tak. To tak, to dlatego, dlaczego ja nie wiedziałam o tym wcześniej. Moje życie mogło inaczej wyglądać, bo ona właśnie sobie zrobiła e, taką, e, prze, prze, przewinęła taśmę swojego życia, Dlans. jakie sytuacje ją spotkały i zrozumiała, że dlatego. I to jest właśnie odetkanie korka, czyli zrozumienie, dlaczego funkcjonowałam do tej pory tak, a nie inaczej, bo właśnie miałam taką blokadę. Hm? To już mamy korek odetkany po dwóch diagnozach. Tak. To teraz mamy co? Działamy inaczej. Działamy inaczej. To znaczy teraz jest czas, żeby. Tą wiedzę, którą mamy wprowadzić w życie, czyli zacząć zauważać, kiedy na przykład, yy, yy, pozostając przy tym przykładzie, kiedy na przykład w, yy, w relacjach społecznych uruchamia się, czyli, czyli tej mojej kliency uruchamia się moment poczucia bycia lepszą, bo jestem mądrzejsza, bo, bo znam perfekcyjnie języki, bo coś tam, tak, mam jakieś tam zasoby, które, które uważam, że są czymś lepszym tak? w stosunku do innych. Zauważać, kiedy mi się to odpala. I jak zauważam, zauważać, co się stało chwilę wcześniej, ja tego wszystkiego jakby w tym procesie uczę, tak? To, jest, to te, te kroki są właśnie po to, żeby, żeby osobę nauczyć takiego zauważania i analizowania samego siebie. Czyli prowadzę ten proces do takiej samoświadomości, czyli, ok. Nie biczujemy się, że mi się to stało, tak? nie biczujemy się, że, że tak właśnie pomyślałam takim starym systemem, ale jednocześnie myślę sobie, okej, okay, co się wydarzyło chwilę wcześniej? Dlaczego, gdzie ja się poczułam zagrożona? Bo to zawsze idzie z jakiegoś poczucia zagrożenia. Jak zrozumiemy ten mechanizm, to będziemy w stanie też sami się autodiagnozować y, diagnozować tak? po pewnym czasie. Tylko to jest kwestia wyćwiczenia. Y u nas właśnie te sub-osobowości, o których mówię, powstają w celu ochrony. To jest taka część ochronna, ta część, która wytwarza takie poczucie wyższości w stosunku do innych, co nie jest rzadkie, prawda? Zdarzają się tacy ludzie, którzy czują, że gdzieś tam, czują się lepsi, tak? gdzieś tam w, w jakiś takich kontekstach różnych. To jest zawsze forma ochrony. Tutaj jest właśnie przykład z dzieciństwa. Ona była zepchnięta, ona była wykluczona z grupy z jakiegoś tam powodu. Bo dzieci są okrutne, bo dzieci takie są, tak. Poza tym to też nie jej wina, że ona była zdolna, że ona wiedziała więcej. Po prostu tak się rozwinęła, tak się rozwijała. Mhm. No właśnie, ale czy zdarzają się takie przypadki? Zostańmy przy tym przykładzie, yy, które zaczynają dyskutować z tobą. Mówisz o klientach? Tak. Mhm. tak. Yy, którzy mówią? No dobrze, ale ja jestem najlepsza. Mhm. To może jak będę widziała, że mm, środowisko mnie nie akceptuje, to ja wtedy spróbuję się zachować inaczej, ale mhm. ja to ja. Yy, wiesz co, to jest Czy kwestia... to jest skazane yy. wtedy na, na, na porażkę? To jest pytanie, co to znaczy mhm. jestem lepsza, tak? Bo, to, bo, to, yy, bo w, w aspekcie yy, społecznym ona lepsza nie jest, bo sobie nie radziła w tych relacjach yy, tak? yy. społecznych. Właśnie nasza współcze współczesność nas trochę tak przyzwyczaiła, że mamy taką gradację, mamy takie stopniowal stopniowalność. Jak masz trzy fakultety, to jesteś lepszy od tego, kto ma dwa albo jeden, tak? albo kto nie ma w ogóle fakultetu. A to jest trochę mit. Tak? To są takie zewnętrzne oznaki, które... które y przed my, my sami sobie to troszeczkę potrzebujemy, dodawać takiej o, odwagi czy dodawać takiej wartości poprzez nasze osiągnięcia, ale jak sprowadzimy nasze życie do takiego poziomu, po prostu że jesteśmy ludźmi, że wszyscy mamy emocje, że wszyscy mamy trudności w tym życiu. To te nasze fakultety, te nasze osiągnięcia w obliczu tych naszych emocji, które się zdarzają w samotności nam, my jesteśmy równi. My jesteśmy po prostu, ja powiem tak, my jesteśmy zwierzętami. Ja bardzo promuję tą wizję świata, tak? A zwierzęta nie chodzą na uniwersytety, zwierzęta nie uczą się języków, zwierzęta mają instynkty, zwierzęta, my jesteśmy takimi szczególnymi zwierzętami, bo mamy też uczucia wyższe i, i możemy, prze, no, mamy dostęp do takich do, do czegoś, do czego większości zwierząt, tam niektóre zwierzęta podobno badania są, że mają też taki dostęp, ale no jednak my jesteśmy takim wyróżnieni tutaj w tej, w tej grupie żywych organizmów. Natomiast to nie zmienia faktu, że nami cały czas kierują instynkty i wracając do tego przykładu, tutaj u niej zadziałał instynkt przetrwania, tak? Ona została wykluczona z terytorium, a terytorium jest bardzo silnym takim czynnikiem, który nas umiejscawia. Dawniej bez posiadania swojego terytorium, bez przynależności do grupy, my jako ludzie nie byliśmy w stanie przeżyć, więc potrzeba bycia częścią grupy jest bardzo silnym instynktem naszym, z którego nawet sobie często nie zdajemy sprawy. Więc jak, ten jak, jak ta sytuacja, która ją spotka, to wykluczenie z tej grupy, um, jej się przydarzyło, to ona musiała sobie utworzyć jakąś część ochronną, żeby no, taki bezpiecznik, tak? taki psychiczny bezpiecznik, żeby wiedzieć, że nadal jest ok, tylko że jej ten system później zaciąga w, w, z dzieciństwa w, w dorosłość i to już nie jest to już nie jest dla niej dobre, tak? To to już jej utrudnia życie. Myśmy częściowo omówiły już następny to jest, punkt. Tak, to jest przyglądanie się, to jest ta, ta praca w, w terenie, tak? Ja to tak nazywam, czyli. Zadbanie o relacje społeczne. Tak, bo to znaczy mhm. te zadbanie o relacje. Ja wpisałam, bo to jest taka chronologia, jako ostatni punkt, ale tak naprawdę dbanie o relacje odbywa się na każdym etapie. Byśmy powiedzieli, że dbanie o relacje jest takim elementem, który jest obecny cały czas, czyli cały czas sprawdzamy, co dzieje się w relacji klienta z jego otoczeniem podczas tego całego procesu, bo pamiętajmy, że tak jak właśnie mówimy my jesteśmy zwierzętami, zwierzętami stadnymi, w związku z tym e, kiedy my się zmieniamy, Nasze najbliższe otoczenie odczytuje te sygnały. Nawet nie musi być jeszcze świadomym tego, co się dzieje, tak? w jaki sposób ty się zmieniłaś, no, ale ja energetycznie czuję, że coś jest inaczej, że ty normalnie inaczej reagowałeś, że ty być może jesteś teraz bardziej taka stanowcza, że umiesz zadbać o siebie, no, że dzieje się coś, ja jeszcze rozumowo tego nie obejmuję, ale to czuję. I wtedy to też. Generuje we mnie zmianę zachowania mojego. A przykładając to na takie mniejsze społeczności, typu rodzina na przykład, albo miejsce pracy, no to monitorowanie, jak dana osoba funkcjonuje w, właśnie w tym miejscu, w związku z jej zmianami, jest niezmiernie istotne. Więc to zadbanie o relacje tak naprawdę odbywa się przez cały etap tego, tego procesu sześcioskalowego, tak? Ale to jest taki. A, a masz jakiś feedback? Dzwonią do ciebie klienci i mówią, o Boże, jak to się zmieniło, albo, albo nie. Tak, to znaczy ten proces jest rozciągnięty w czasie, w związku z tym yy, ja na, na bieżąco widzę co się dzieje, zresztą oni też mówią bardzo, czasami nawet już w pierwszym miesiącu pracy mówią, że się zadziały jakieś takie rzeczy, które nie zadziały się jeszcze nigdy, dlatego właśnie, że zaczęli zmieniać sposób funkcjonowania i otoczenie na to odpowiada. I wtedy reagujemy na bieżąco i wtedy, wtedy pracujemy z tym, co klient przychodzi z bieżąco, tak? On przyszedł z, jakąś, z jakimś tematem na początku, ale bardzo często to się gdzieś zaczyna rozsiewać na, na całe życie, tak? Czyli przychodzi ktoś z problemem, nie wiem, na przykład w pracy albo w, w, w związku, a, albo na przykład właśnie przychodzi ktoś z, pracując na temat pracy w związku, a później się okazuje, że robi też zmianę w miejscu. W pracy, bo, bo to, jak, y, jakie relacje tworzymy z naszymi najbliższymi, to później przekłada się też na to, jakie relacje tworzymy z osobami. No Czy zdarzyła się taka sytuacja, że ktoś zauważył zmiany w koleżance, na przykład, i przyszedł do ciebie i mówi: Nie wiem co pani zrobiła, mojej koleżance. Proszę ze mną zrobić to samo, też sobie nie radzę. <gry> znaczy miałam takiego klienta, który faktycznie przyszedł, bo, bo ktoś mu polecił, mm. tak, z polecenia. Natomiast nie, to, to raczej tak nie działa. Ja też do, zawsze sprawdzamy na początku, ja zawsze mam taką gratisową konsultację, czyli możliwość zapoznania się ze mną. Też po, ja pokazuję kawałek tego procesu, jak, jak pracujemy, czy, czy właśnie tą metodą transpersonalną, o którą, o którą mówiłaś. Ja jeszcze też wyjaśnię za chwilę, o czym co to dokładnie jest. Natomiast ja daję też taki, taki kawałek, żeby klient w ogóle sprawdził, czy, czy, czy jemu to odpowiada. Tak? Więc to nigdy nie jest tak, że z łapanki hmm. po prostu... Bie... A powiedz mi, a każdemu można pomóc? E, nie. Nie każdemu można pomóc. I powiem dlaczego. Nie każdy chce. Czasami na poziomie głowy deklaruję, że chce Natomiast na poziomie pod spodem, takim emocjonalnym, nie chcę i nie ruszymy. To też wynika z poziomu świadomości danej osoby. Po prostu czasami się nie da. I nie ma też co czarować, że, że to jest jakieś takie uniwersalne działanie. Do tego pewna gotowość jest też potrzebna. Hmm? To teraz wyjaśnijmy jeszcze, co to jest ta metoda. Metoda transpersonalna. Metoda transpersonalna to tak jak mówiłam, że zakłada, że mamy subosobowości i tak jak Ci mówiłam, że my przełączamy się w ciągu dnia na te różne subosobowości, tylko najczęściej robimy to nieświadomie. I to, co nam umożliwia przełączanie, czyli inaczej, żebyś Ty wiedziała, że masz się inaczej zachować w pracy, inaczej na przyjęciu, inaczej na wakacjach, inaczej w sklepie. No to musisz mieć jakąś wiedzę na temat tego świata, kontekstów społecznych, w których funkcjonujemy, czyli gdzieś jakaś intelektualna praca jest w środku wykonywana, tak? natomiast ona jest na co dzień nieuświadamiana, jest automatycznie, tak? my mamy y, dziennie około 70 tysięcy myśli, więc one nie wszystkie są nam uświadamiane, my bardzo często tak lecimy na autopilocie, jak ja to mówię. Y i my musimy, ale jest taka część nas, która wie o tym, która ma wiedzę o tym wszystkim. I to jest taki nasz wewnętrzny obserwator, to tak ładnie się mówi self, taka, taka energia self. Jeżeli mamy do niej dostęp, nie wszyscy mają od razu, niektórzy muszą to sobie wyćwiczyć, ale jeżeli mamy dostęp do takiej energii self, to jesteśmy w stanie być co jakiś czas takim obserwatorem samego siebie. Czyli na przykład zrobić takie i pomyśleć o. Tutaj powinnam się nie odezwać, bo. Stanąć obok siebie. Tak wewnętrznie, mhm. nie? Mhm. Czyli na przykład coś się dzieje, jest jakaś sytuacja, i, i na przykład miałabym ochotę się odezwać, miałabym ochotę zareagować, ale mówię, nie warto, nie warto na przykład lepiej tak zwane schować ego do kieszeni, tak? Czyli wycofać pewne, pewne swoje zachowania bo uważam, że w tym momencie, czyli nie działam z automatu, tak? Ktoś na przykład mnie atakuje, ktoś, ktoś mówi, że coś zrobiłam, a tego nie zrobiłam. To ja nie muszę od razu reagować emocjonalnie, ja nie muszę od razu y, tego, tylko mogę ocenić sytuację, czy warto, czy nie. A być może ja za, to jest sytuacja na przystanku, ja za trzy minuty wsiądę w autobus i ja nie muszę temu panu, który był dla mnie nieuprzejmy, ja nie muszę się z nim wdawać w dyskusję, ja mogę to tak zostawić z pełną świadomością, że to nie jest, że porzucam siebie, tak? Że to nie jest, że, że nie zadbam o siebie, tylko Oceniłam tą sytuację, że w tym momencie nie warto angażować swoich zasobów, swoich emocji, tylko tak, zostawić. tym bardziej, to. że ta sytuacja może więcej kosztować mnie, niż przynieść, Pożytku, Pożytku. powiedziałam, stanąć obok siebie, bo z wnętrza też możemy się mhm. obserwować, tak. stając tak w cudzysłowie. W Czy hmm, takim obserwatorem. Ym, no, Jak już uwierzymy, jak już wiemy, co trzeba zrobić, to żeby żeby to miało sens i żeby przyniosło mm -hmm. e, e, rezultaty, ty polecasz jakieś narzędzia, no bo z, za pomocą czegoś to mm -hmm. musimy robić. Tak, to znaczy narzędzia to jest taka, taka zbiorcza, zbiorczy, mm, zbiorcze pojęcie. No nie chodzi mi o grabki. Tak, tak, ja rozumiem. <laughs> e, tak, tak. E, narzędzia, narzędzia takie, które tak naprawdę Najpierw robimy to na sesji, a później ja zadaję prace domowe. I te prace domowe... Albo polegają na tym, że powtarzamy, klient ma powtórzyć to, jakby ten, ten swój wgląd w, na, na znaczy w świecie realnym, tak jak w momencie, kiedy, kiedy już funkcjonuje w, w normalnym kontekście, albo wymyślam jakieś inne, na przykład ostatnio klientce wymyśliłam, ponieważ pracowałyśmy z jej głosem, ona ma taką część nieśmiałą, ona ma taką część, która się wycofuje, która w, w, na przykład jak jest więcej osób, a pracuje z ludźmi, więc to jest dla niej istotne. To ona traci głos, jest taka cichutka, ścisza głos, jej nie widać, jest taka niewidoczna. Więc ona dostała zadanie, że ma pójść na y, ulicę i zapytać kogoś o drogę, o, y, o y, ten, ten czas, czas, tak? Znaczy, jak teraz godzina, ale nie tak po prostu, tylko najpierw ma przeprowadzić ze sobą rozmowę, czyli właśnie to stanięcie obok siebie, tak jak powiedziałaś, tak? Czyli porozmawianie z tą częścią, która ma obawy, bo to jest jakaś część w niej, która mówi, słuchaj, lepiej w, jak jest dużo ludzi, to lepiej się wycofaj, tak jak dziecko, nie? Lepiej być cichutko, lepiej być niezauważalna. I... Ym, i ona ma po prostu zadanie: ta, ta, ta moja klientka ma zadanie, najpierw porozmawiać ze sobą, przekonać tą część, że wszystko jest w porządku, że jest bezpiecznie, że ona jako to self zarządza tą sytuacją, że ona zapewnia całemu naszemu jej wewnętrznemu systemowi bezpieczeństwo i z taką energią pójść i zapytać kogoś obcego, przypadkowego na ulicy. I to działa, tak? Bo myśl się po prostu ona może zaobserwować siebie i poprosić tą część, która powoduje tą nieśmiałość, o wycofanie się. Powiedzieć tej części, słuchaj, teraz ja przejmuję inicjatywę, ja tu rządzę na ten moment, nie, nie obawiaj się, jest wszystko w porządku. Idziemy śmiało, pytamy pierwszego, lepszego przechodnia o, o, o cokolwiek. Hmm? Czyli takie, tak takie zadania. Przyszło jeszcze do głowy, bo jeszcze muszę zadać jedno pytanie. Jak ja obserwuję tą, 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 tą siebie, która się wycofuje, to mogę zapytać tej, która patrzy... Czy ja Ci się podobam teraz, taka nieśmiała. Mm -hmm. no, Może... Właśnie, takie właśnie, bo mówimy o narzędziach, tak naprawdę narzędziem są takie dialogi ze sobą, tak? Czyli najpierw zaobserwowanie. Y ukształtowanie, znaczy zauważenie tych części, że one są, bo my mówimy tutaj o, o częściach i oczywiście jak o tym słuchamy, dopóki ktoś tego nie doświadczy, to może się wydawać takie bardzo abstrakcyjne jakieś tam części. Ale tak naprawdę to jest niesamowity świat, takie bogactwo naszego wewnętrznego świata, bo te części, które powstały na różnym etapie naszego życia, właśnie w różnym celu, mają swoją emocjonalność, mają swój sposób myślenia, mają swoje przekonania. Też taki prosty przykład z życia. Wyobraź sobie, że jesteś zaproszona na najbliższą sobotę do przyjaciółki na, na jakieś przyjęcie, na jakieś grilla, pewnie się za chwilę zaczną takie, takie imprezy. No i tak, i masz bardzo ochotę, bo tam będą ludzie, których lubisz, bo lubisz jedzenie, tak? bo, bo masz ochotę się spotkać, bo była pandemia, bo jesteś już zmęczona tym siedzeniem w domu i tak dalej, i tak dalej. A od, odzywa się druga część i mówi... No tak, ale to jest jedyna sobota w miesiącu, ja bym chciała poleżeć, ja bym chciała trochę z mężem spędzić czasu, ja bym chciała książkę... Po... I to jest no, właśnie... Nie wiem, co bym wybrała. Dokładnie, ale to <grym> jest dialog. Rozumiesz, każda <grym> z części ma swoją argumentację i co więcej, ta argumentacja jest zasadna, bo i jedna... To, to nie są takie z czapy, y, argumenty, nie? To są... I jedna i druga część ma swoje mocne podstawy. I teraz kogo wysłuchamy? No i teraz właśnie... Potrzebujemy stanąć na środku i wyważyć to, tak? To jest taki przykład, który nie jest może wielką blokadą, tak? bo albo pójdziesz na to przyjęcie, albo nie, czy jedno, czy drugie wybierzesz nic wielkiego się tak ogólnie życiowo dla Ciebie nie zdarzy. Ale wyobraźmy sobie, że mamy takie właśnie części spolaryzowane, takie właśnie, które są w opozycji do siebie w ważniejszych kwestiach, tak? czy się rozwijać, czy zakładać rodzinę, czy robić mnóstwo innych rzeczy, czy dam radę, czy nie dam rady, czy jestem dość zdolna, czy nie jestem dość zdolna. Więc to są takie, takie aspekty i to są właśnie te nasze blokady, czyli posiadanie takich części, które są w opozycji do siebie, czyli czy iść na przyjęcie, czy zostać w domu, no to powoduje, że my często wielu klientów po prostu nie robi nic, tak? czyli w pewnym życiowym jakimś swoim aspekcie nie robi nic. Bo nie wiesz, że należy przeprowadzić rozmowę i należy przejąć dowodzenie w tym systemie tak, i powiedzieć: OK, rozumiem, że jesteś zmęczona i że chciałabyś zostać w domu, ale jednocześnie to jest jedyna okazja, żeby zobaczyć, to może na przykład zróbmy tak, że wrócimy wcześniej z tego przyjęcia, czyli zadowolić i jedną, i drugą stronę, albo spowodować bardzo łagodnie i bardzo takimi pokojowymi środkami, broń Boże, nie wyganiać żadnej części, broń Boże, nie walczyć z żadną częścią, bo to bardzo często. Słyszę, że ktoś mówi, no bo ja to walczę z tym i z tym. Ja to walczę, całe życie walczę z czymś. Absolutnie nie wolno to, nie wolno mówić, że z czymś walczymy. Um, my nie walczymy, tylko my mamy zrozumieć, mamy um, zaakceptować. Ja nie chcę używać nawet słowa... Z... Dlaczego nie walczymy? Bo to też da się wytłumaczyć. Bo na wojnie zawsze ktoś przegra. Bo na wojnie zawsze ktoś przegra, a tu chodzi o nasze wnętrze, i to nie chodzi o to, żeby, żeby ktoś przegrał, tylko tak jak te przykłady, które podaję, zauważ, że tutaj za każdym razem pod spodem jest tak naprawdę ochrona nas. Bo zarówno część, która chce iść na, na tą imprezę, na tego grilla. Chce się socjalizować, nie widziała się swoich przyjaciół, czy ta część nie widziała swoich przyjaciół, chce nawiązywać relacje, bo to jest jej potrzebne, to sprawia jej przyjemność, to powoduje, że ta część się czuje lepiej i ty się dzięki temu czujesz lepiej, a druga część też chce odpocząć, więc to też jest dla ciebie korzystne. Tak? Ona chce spędzić czas w domowych pieleszach, ona chce się na przykład obejrzeć film albo przeczytać książkę, więc jedna i druga część dba o ciebie. I teraz kwestia, żeby poznać motywację, dlaczego jedna się uruchomiła, dlaczego druga. Bardziej, my mówimy tutaj tak, jak mówię o takim banalnym przykładzie, natomiast wyobraźmy sobie sytuację, kiedy, no właśnie ta, taki jakiś inny przykład, o, przykład taki bardzo, bardzo obrazowy. Miałam klientkę, którą zaczęły boleć, boleć jedno kolano. To tak trochę przechodzimy już tutaj na grunt totalnej biologii, ja zaraz też, też może o tym powiem, ale zaczęło ją boleć kolano, dlatego, że zapis Zapisała się na rajd, y, znaczy nie dlatego, tylko zapisała się na rajd y, rowerowy, który miał być dopiero za jakieś trzy miesiące. No i ona się zaczęła martwić, że na ten rajd nie pojedzie w związku z tym, że, że, że ma kontuzję kolana, i jak trafiła do mnie, ona od trzech, trzech tygodni miała te, te, te bóle. Była zdiagnozowana, to znaczy diagnoza nic nie wykazała, tylko po prostu był ból. Czyli uruchomiła się taka część, bo te części nie tylko mogą być takie intelektualnie nas tutaj coś do nas mówić, ale też mogą dawać sygnały z ciała i to właśnie była taka część, która dawała sygnał po prostu w, w ciele. I się okazało, że ona miała w środku obawy. Czy ona po prostu nie zadbała o wszystkie elementy tego wyjazdu? Czyli nie wiedziała, czy będzie mogła robić sobie tak zwane gap days, czyli takie, czy będzie mogła nie jeździć na tym rowerze w jakieś dni. To był też wyjazd zagraniczny, więc to nie było tak po prostu, że wiesz, bierze rower pod pachę, wsiada w pociąg i, i wraca do domu. Tylko to była zagranica, to był lot samolotem. Więc ona miała szereg takich obaw, czy będzie mogła, a co jak jej się nie będzie chciała? A co jak zachoruje? Czy będzie możliwość plażowania? No takie różne miała. Rzeczy, o które nie zapytała w momencie zapisywania się na rajd. No więc kolano jej uruchomiło, znaczy organizm tak, mózg jej uruchomił z takiego, taką część, która mówi: albo o to zadbasz. Albo będzie cię bolało, tak, to kolano, będę cię bolało i po prostu nie pojedziesz, siłą rzeczy nie pojedziesz. Czyli to jest też, choroba jest też częścią naszą ochronną, jest takim zaworem bezpieczeństwa dla nas, jeżeli, bo to są właśnie te 70 tysięcy myśli, tak, których my sobie nie uświadamiamy. Jak sobie ich nie uświadamiamy, to ona nie wpadła na to, żeby zapytać o te rzeczy, które ją niepokoją w, w wyjeździe, no ale to podświadomy mózg. I po prostu uruchomił szkolenia. Powiedz, co to jest totalna biologia, jesteś jej konsultantką. Tak, to jest, to jest moja pasja ostatnio. To jest coś, co bardzo łączy się, właśnie tak jak tutaj mówimy o tych blokadach bardzo łączy się z blokadami, bo okazuje się, że i to jest wbrew pozorom udowodnione wszystko, wszystko naukowo. Totalna biologia ja też zajmuję się totalną biologią, psychobiologiką to są wszystko takie różne nazwy dotyczące Podobnych rzeczy, to znaczy e, odkrywanie przyczyn chorób, ale takie bardzo precyzyjne. To znaczy, my wszyscy wiemy mniej więcej, że e, choroby biorą się ze stresu. No, ale to jest tak jak powiedzenie, że latem jest gorąco, tak? ale to nic nam nie mówi. Co to znaczy gorąco, ile. Ale jest prawdziwe. Jest prawdziwe, tak, jest prawdziwe, natomiast jest nieprecyzyjne. Więc, e, no bo ja się dużo stresuję, bo coś tam, tak. ale e, totalna biologia. To jest taki nurt, to jest taka forma medycyny alternatywnej, która ustala w dosyć precyzyjny sposób, to znaczy oczywiście po, po rozmowie z, z klientem jest możliwość ustalenia skąd choroba się wzięła, czyli w totalnej biologii jest takie pojęcie konfliktu, przy czym to konflikt nie oznacza tylko konfliktu między dwiema osobami, ale konflikt to jest moja niezgoda na rzeczywistość, która jest dookoła, czyli jak ja mam, nie, nie musi być to zaangażowana żadna inna osoba, tylko wystarczy, że to co dzieje się na zewnątrz, mnie się, jest nie w zgodzie w jakiś sposób ze mną. Ja mam na to sprzeciw, ale nie zawsze sobie to uświadamiam albo nie umiem sobie z tym poradzić. I często pewne cierpienie w milczeniu, tak, bez wywentylowania emocji, złości, gniewu, żalu, powoduje, że nasz system zbiera to trochę tak do koszyczka: zbiera, 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 ale w pewnym momencie nie jest w stanie już tego udźwignąć i spycha to na poziom ciała w dosyć precyzyjny sposób, atakując konkretne organy, konkretne funkcje. To jest cała nauka, jakby o tym, skąd to się bierze, jakby dlaczego tak, a nie inaczej. Pytam w imieniu niedowiarków, ale na to są już badania. Tak, tak, na no to są badania, w ogóle jest, jest coś takiego, że jest pamięć komórkowa, myślę, że to jest takie pojęcie, które już jest powszechne, natomiast te informacje, które do komórek docierają, no bo komórka, żeby dokonać jakiejś modyfikacji w organie, tak, gdzieś, gdzieś w tych tkankach, w strukturach, musi dostać jakąś informację i tą informację dostaje od... od od, od, od emocji, które, które równocześnie z naszymi emocjami, one są też manifestowane niejako poprzez chemiczne substancje. Peptydy, które krążą po naszym ciele i łączą się z receptorami w komórkach, po prostu dając sygnał, co, co ma dana komórka zrobić. Czyli bardzo prosty przykład. Jesteśmy zdenerwowani, na przykład może nas coś uciskać, tak? Czujemy ciężkość gdzieś tam w piersi. No i to jest fizyczne odczucie, tak? My Faktycznie to czujemy. No a jest to wynik tego, że coś się wydarzyło, nasza interpretacja rzeczywistości spowodowała, że my się rozzłościliśmy albo, albo zdenerwowaliśmy. I w związku z tym nasz organizm to jest taki mechanizm bardzo atawistyczny i obronny. Nasz organizm przygotowuje się do walki, ucieczki, zastygnięcia, tak? I w adekwatnie do tego, co tam jest potrzebne, to mówimy o tych takich emocjach zagrażających, tak? a dla mózgu zagrażające to jest też kontekst społeczny, tak, to, to nie musi być niedźwiedź, który na nas wyskakuje, ale to może być po prostu niemiła rozmowa z, z przyjaciółką, tak? to, to, to już jest coś, co nas stresuje, co powoduje u nas wyrzut kortyzolu, adrenaliny, jakieś spięcie mięśni, zwiększone tętno, spowolnienie pracy jelit, tak, bo jak jesteśmy w zagrożeniu, grożeniu to nie ma potrzeby trawienia, bo nie wiadomo czy przeżyjemy. Przynajmniej mózg tak myśli, tak? Wyłącza żołądek i wyłącza żołądek, tak. Dlatego mamy ścisk i, i to nie jest najważniejsza rzecz, bo albo za chwilę będziemy martwi, tak według mózgu, albo pójdziemy dalej i sobie on to dotrawi. Także to jest taka dziedzina, dziedzina która jest fascynująca, bo i zagląda do naszego wnętrza, ale też my jesteśmy na takim etapie cywilizacyjnym, że mamy na to dowody też naukowe, na, na to właśnie jak działają, jak komórki, jak, znaczy jak te substancje, tak jak te hormony, peptydy, generalnie ogólnie jak krążą w naszym ciele i co powodują. Tak. Czyli mówi się, że każda emocja ma swoją substancję, nie wszystkie chyba są jeszcze dopasowane, czyli nie każda substancja w naszym ciele, którą my wytwarzamy, jest do Dopasowane do konkretnych emocji, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu i, i tak, się, tak się wkrótce, mam nadzieję, stanie. Wykładasz na uniwersytecie trzeciego wieku, uczysz seniorów, jak być asertywnym. Mm -hmm. Przepraszam za to pytanie, które <laughs> zadam, ale jeśli ktoś całe życie nie był asertywny, to jest bardzo trudna nauka. Czy jest. jesteś w stanie nauczyć seniora bycie asertywnym? Y Wiesz co to może ja odwrócę to pytanie, bo to nie powinno być pytanie o moje umiejętności, bo jeżeli ktoś jest to gotowy, czy da, się? da się. Najstarszą moją klientką, którą ja mam, y ma 70 lat i ma niesamowite, niesamowite rzeczy robi, niesamowite stawia granice, żegna się z ludźmi, których, których w życiu nie chciała pożegnać, dot... znaczy nie, nie chciała, chciała pożegnać, tylko nie potrafiła. Także absolutnie absolutnie się da. To jest to, o czym mówiliśmy, mówiłyśmy na początku, kwestia gotowości, kwestia uwierzenia, że w takim wieku też to jest warto, tak? bo niektórzy mają, a bo ja już... Jestem to już nie ma, nie ma sensu tak? To już nie ten wiek. Natomiast w każdym wieku warto poprawiać jakość swojego życia. Hmm? U, piękne. Powiedz mi, czy prawniczkę i fotografkę zawiesiłaś na kółku? E, wiesz, co, to są jakieś etapy w moim życiu. Ja nadal jestem jestem czynnym radcą prawnym, ale ale faktycznie teraz y, moi, moja, moja trzecia strona medalu mnie bardzo zajmuje, organizacyjnie też y, czasowo. Y, poza tym daje mi dużo satysfakcji, więc na ten moment y, bardziej się widzę w tym, y, w tym zawodzie, w tym nowym zawodzie. Ja nie wiem, co będzie dalej, bo ja też nie zamykam się na to, tak? Ja robię różne rzeczy w życiu, no bo życie jest ciekawe. Jestem bardzo ciekawa też życia, więc, więc lubię, lubię dodawać sobie różne nowe, nowe rzeczy do to, 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 co jest, to, co jest możliwe, żeby... Bomba. A wiesz, czym skończymy? Cytatem z twojej strony. Dążenie do szczęścia uniemożliwia jego osiągnięcie. Mhm. Wytłumacz to. Wiesz co, opowiem taką historię, ją sparafrazuję, nie opowiem jej do, dokładnie. Taka rozmowa: em, mały kotek, który, który jak to małe kotki, tak gania za swoim ogonem, tak kręci się w kółko, i, i podchodzi starszy kot i mówi: Tak, widzę, że, że próbujesz em, dogonić swój ogon. I pewnie już wiesz, że tam jest zdeponowane nasze szczęście. Ja kiedyś też tak myślałem, że żeby osiągnąć szczęście, to trzeba je gonić. Ale okazało się, że im bardziej za nim podążam, tym bardziej on ucieka. I o co chodzi? Chodzi o to, że szczęście nie jest celem. Tak? My jesteśmy trochę tak nauczeni. Bądź szczęśliwy, w ogóle wyeliminuj wszystkie negatywne emocje. To w ogóle nie tędy droga. Emocjami negatywnymi, te, które mówimy, że są trudne, może nie negatywne, tylko trudne, jakiś właśnie żal, smutek, my dobrze, żebyśmy się zajęli a nie żebyśmy je spychali. Więc e, dlatego dążenie do sz szczęścia nie, znaczy, nie jest jakąś wartością taką stałą, tak? To jest pewne poczucie komfortu, ja to tak rozumiem przynajmniej, komfortu życia, tego, że jeżeli pojawiają się trudne sytuacje w życiu, a one się pojawiają, a one się będą zawsze pojawiać. Musimy pamiętać, że w naszym życiu są różne chwile i one będą się zawsze zdarzały i takie chwile trudniejsze, chwile na przykład odejścia naszych bliskich, czy jakaś sytuacja polityczna, która na przykład teraz nas dogoniła, prawda, które powodują, że czujemy lęk, czujemy niepewność, czasami czujemy smutek, różne takie emocje, które, które nam towarzyszą i towarzyszyć z dużym prawdopodobieństwem będą zawsze i szczęście według mnie jest wtedy kiedy my umiemy ze spokojem sobie z tym radzić to znaczy adekwatnie sobie radzić czyli w momencie kiedy jesteśmy źli to wyrażajmy tą złość w momencie kiedy jesteśmy smutni to płaczmy szukajmy pocieszenia w ramionach bliskich osób kiedy jesteśmy radośni ci radośni radujmy się na wszystko jest czas i też to że mamy te emocje o różnym zabarwieniu, a ja nie chcę mówić, że te negatywne, bo to takie jest, tak się często mówi, ale o różnym zabarwieniu. To tworzy z nas człowieka. I, I to jest piękne. To nas odróżnia też od świata zwierząt. zwierząt zwierzęta nie mają dostępu do, do, takiej, do takiego spektrum emocji. A my dzięki temu, że, że jesteśmy ludźmi, też to, co osiągnęliśmy, mam wrażenie, na, na tej planecie, jest właśnie wynikiem emocji. Ile wojen zostało rozegranych <laughs> przez to, że, że były emocje, ale z, później z tych zgliszczy gdzieś jakieś nowe wynalazki, dążenie do rozwoju. No to wszystko jest podszyte emocjami, tak? I jeżeli by nie było emocji, to my byśmy po prostu wygotowali. My niebie, nie, nam by się nie chciało tutaj usiąść dzisiaj i rozmawiać, gdyby to nie było związane właśnie z tą naszą sferą emocji, tak? Że gdybyśmy nie, e, nie mieli potrzeby rozwoju. To wszystko są emocje, tak? Tam, gdzie są emocje, jest rozwój i różnego rodzaju e, możliwość doświadczenia świata. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję.